Dzień dobry Państwu. Witamy się z pokładu naszego samochodu. Zatrzymaliśmy się właśnie pod sklepami. Właśnie. Raz, że dzieciaki chciały zrobić jakieś zakupy. Dwa, że ja muszę zrobić jakieś zakupy drobne wprawdzie, ale paru rzeczy mi brakuje, żeby zjeść obiad. A na obiad zaplanowałam sobie dzisiaj zapiekankę z nioków. Ku niezadowoleniu Klary, bo jej ja z chęcią spróbuję, bo nigdy nie jadłam. Ale była ochota na nioki, więc zrobimy to w takiej postaci. Mam wrażenie, że Klarze też będą smakowały. No dobra, może jakiegoś małego, może jedno będziesz mało. Będziesz zadowolona, zobaczysz. Wiem. Więc tak, potrzebujemy właśnie paru rzeczy jeszcze do tej zapiekanki. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, właśnie tu Klara. Dochodzimy, to znaczy ja dochodzę do siebie dzisiaj trochę już taka, jestem mniej zmęczona. Wczoraj to byłam wykończona, po prostu sobota była tak wyczerpująca. Jeszcze ta pogoda trochę nie pomaga, bo jest bardzo, 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 bardzo ciepło. I nie ma kiedy odetchnąć. Dzisiaj rano miałam nadzieję, że będzie trochę chłodniej, ale jak widać cały czas pod 30 stopni mamy temperaturę. No nic, to idziemy teraz, wałcie, zrobimy obejście po tych sklepach tutaj najbliższych, jeszcze pojedziemy po chleb. Ja dzisiaj w osobnym filmie mówiłam o tym, że dzieciaki spodziewają się gości na noc, więc no trzeba by się trochę ogarnąć, przygotować jakąś kolację, mieć śniadanie mieć. Po obiedzie właśnie jest. A jeszcze nie jest po obiedzie. Dobra, idziemy na miasto, znaczy na miasto, idziemy do sklepów. Ale po obiedzie przyjdzie ona? I działamy. No. Tak, ja już jestem w domu, dobrze widać. To, co miałam kupić, to kupiłam. Zaraz się biorę za obiad, szybko zrobię tą zapiekanę. Co myślisz? Dobrze. Kupiłam też te lampki, co mówiłam, że kupię. To są takie 10-metrowe lampki na 3 baterie, na 3 paluszki. To się przydadzą dzisiaj. Dzisiaj je powiesimy, będzie pięknie. I pod tymi lampkami to się siedzi jak pod gwiazdami normalnie. No. No, to mamy, no to będą 3 komplety, czyli 30 metrów owiniemy sobie tam. 30. Na orzechu. No i trochę gadżetów do szkoły kupiłam, wiadomo, bo tam już powoli się zbroimy. Coś na śniadanie, coś na kolację, w związku z tym, jak mówiłam, że będziemy mieli gości. Kukurydzę w razie czego, w jakimś kryzysie można jeszcze zrobić. No i tyle. Działam teraz z tym obiadem, bo chyba wszyscy głodni. Ja nie wiem, co taki zaspany dzisiaj. Cały dzień chodzi, śpi. Znaczy chodzi, kładzie się, śpi. Kupiliśmy kostki takie dla ugryzia, co by sobie zęby wyczyścił. Ferula nam się przyda do zapiekanki. Takie opakowania w Lidzie małe kupiliśmy, bo czasem do szkoły się przydają. No na takie małe, wiecie, przekąski. Albo włożyć na przykład do większej śniadaniówki wygodnie. Pasatę kupiliśmy. Budynie kupiliśmy. Trochę takiej mlecznej przyjemności, w razie czego na kolację. Takie ciekawe smaki były. Czekolada i orzech. Peanut butter, to jest bardzo pod Władka smak. No i tak, dobra, ogólnie zakupy raczej rozpakowane. Więc się biorę powoli za tą, no, za przygotowywanie obiadu. No. Obiad nam się robi. A za ile będzie? Za 20 minut. Co tam? A dziewczyny jak? Załagodziłaś? Nie, bo na mnie się nie chce tam zachodzić do nich, chociaż już się kij tam śmieją, więc... Ale po takiej wojnie, jaką miały między sobą, to nawet może i dobrze się już śmieją. No. Co tam, gościu? Ty się postanowiłeś ulotnić, nie? Ale co? Lepiej było opuścić to towarzystwo dziewczyn, jak się biły. No nic. Upał nie odpuszcza. Zjemy obiad, no i trzeba będzie chyba się wybrać do ogrodu, posiedzieć trochę, nie? Arbuza pokroić. Co myślisz? Zjadłbyś? Ciebie nie interesują owoce. Słucham? W ogóle. W ogóle, wiem. Jakie tu wszyscy macie minki? Pod padzioszka była. Właśnie nie wiem, kogo rzeczy robić, cóż, wczoraj się nie wypowiada, wiesz? Takie nie mam, te przyszmaczki. Jakie przyszmaczki? Ty chcesz je zjeść, czy chcesz je dać? Przecież to dla ugryzia jest, gościu. Ty przecież miał walek czyszczony. No, to już nie będziesz musiał myć rano. No dajcie mu później, tylko nie rzućcie tego gdzieś w ogrodzie, bo to przecież ptaki rozniosą no. Prawdopodobnie. No, a tak wiecie, że kiedyś ktoś mi dał na moje urodziny. Ktoś mi dał. Się przysmaki? Nie.
Gdyś mi dał czekoladę, ale było bardzo gorąco, bo ona się rozpuściła i po całym ogrodzie walała się ta rozpuszczona czekolada. No. Mogę takie rzeczy. Nie, otworzysz, jak będziesz. Później wyjdziemy i będziecie go sobie ten dokarmiali, dobra? Właśnie, żeby on miał czyść się ten. No, otworzymy to na zewnątrz, spokojnie. Przypomnijcie mi, żebym po obiedzie dała wam arbuza, bo jest kawałek w lodówce i on już... Arbuz. Prosi bardzo. I lemon. Nie, lemon, tylko melon. Lemon! O, lemon. No. Lemon cały czas się ze mnie. Po angielsku cały czas ostatnio. Ale pokaż mi te lampy. No. Pokaż mi te lampy. O, dzięki. No. A nie pokazałeś ci jeszcze, co sobie kupiłyście dzisiaj? Kupiłam tatuaże. Tatuaże, to kosmetyki to tatuaże? No nie. Aha. A ja to widziałeś. No tak. Tak. Tatuaże. Tatuaże mam na kurs. Dobra, to później możemy porobić. No właśnie. Nie przyjdziało, ona. Dobrze. To sobie będzie wyrobić. Bo to już postanowione. Najmniejsza rzecz na świecie. No bo... A Matylda kupiła sobie profesjonalny sprzęt. A bardzo dużo kosztowało. Tak, na pewno. 21 zł. Wyświetlę. Co to? Musisz tato trochę wyedukować. Nie wiem, co to jest. No dawno nie używałem. No super. Wypadłem to. Przydałoby się. Tata, a pamiętasz, gdy ja ciebie malowałam? Pamiętam, no. Obie nas malowałyście. Pamiętacie? Tak, taki zamówiłość. Ty sobie usiadłeś, a ja cię malowałam. No i wujków też malowałyście, nie? Wujków? No. A wujka Bartka. Mieliście różne paznokcia. Aha. I poszliście wtedy do sklepu. No, a to w Chorwacji a chyba tak poszło. A kiedyś Matylda ci zrobiła taką fryzurkę ze spineczkami tutaj na górze i ty poszłeś wtedy do sklepu. Co raz było tego, ty zapomniałaś? I poszedłem z tą spinką chyba, no. To fakt. Każdy z najbardziej legatów. Boisz, że to taka bardziej zupa wyjdzie z tego? Może dłużej trzeba to trzymać. A co jeśli wyjdzie? A zobacz. W środku. A co jeśli wyjdzie galaretka? Nie wiem. Zdjęcie to wyjdzie, to będzie... Jako... No właśnie. Ale to ładnie wygląda. Dobra, tu się rozłączam. No. Właśnie. Ciao. Widzimy. Dobrze. A ja tu widzę arbuza dla was. Jedźcie go sobie, możecie go wziąć sobie tam pod wiatę. Dobra? Kto powiesił? Co powiesił? Co takiego? Dobra, to idźcie zjedzcie arbuza, a ja zaraz muszę wyjść jeszcze pranie powiesić. Kiciu chyba właśnie. Kiciu się to dobrze, niech sobie tam będzie.